Zadanie 25 z matury próbnej 2014 rok. Rozwiąż nierówność. I mamy tutaj nierówność kwadratową. Przypiszmy ją. W celu rozwiązania wyznaczamy współczynniki A, B i C, czyli współczynniki przy odpowiednich potęgach x. I teraz obliczamy deltę. B kwadrat to znaczy minus 4 do kwadratu, czyli 16. Minus 4 może przepiszmy, a razy c, minus 1 razy 21. 16 przepiszemy, tutaj minus i minus daje plus, 4 razy 21, 84. Po dodaniu otrzymujemy równą liczbę 100. Wiadomo, że jeżeli delta jest dodatnia, wówczas mamy dwa pierwiastki rzeczywiste. Do ich obliczenia potrzebujemy pierwiastka z delty, pierwiastek ze 100 to 10. I tutaj mamy dwa wzory na szukane pierwiastki. Podstawiamy. Minus b, w tym wypadku minus minus 4 to będzie plus 4. Minus pierwiastek z delty to minus 10. 2 razy a, 2 razy minus 1, minus 2. Odejmujemy liczby w liczniku, minus 6 przez minus 2, otrzymujemy po podzieleniu trójkę. W drugim pierwiastku będą podobne działania, minus b to będzie minus, minus 4 to plus 4, tym razem plus pierwiastek z delty to plus 10 i mianownik jest, jak widzisz, bez zmiany, minus 2. 4 i 10 to 14 na minus 2 to minus 7. W tym momencie możemy już w układzie współrzędnych zaznaczyć nasze pierwiastki trójmianu kwadratowego. 3 oraz minus 7. Tutaj mamy minus 7, tutaj mamy 3. Te pierwiastki zaznaczyłem kółeczkami otwartymi, ponieważ mamy nierówność bez znaku równa się. Teraz zastanówmy się, jak przechodzi przez dane pierwiastki parabola. Czy skierowana jest ramionami do góry, czy do dołu? Tutaj przy x kwadracie, jak widzisz, literka a jest ujemna, więc ramiona są skierowane do dołu. Stąd możemy w dowolny sposób narysować parabolę skierowaną ramionami do dołu. I teraz ponownie patrzymy na znak. Mamy trójmian kwadratowy mniejszy od zera. Stąd na naszym wykresie zaznaczamy tę część, która jest pod osią x-ów. Widzisz, ta zakreskowana część przyjmuje wartości ujemne, mniejsze od zera. Stąd ten przedział jest rozwiązaniem naszego zadania. A ten przedział jest przedziałem od minus nieskończoności do minus 7, to jest ta część, i od trójki do plus nieskończoności, czyli część z prawej strony wykresu.